Witam serdecznie, mi gościem Kamil Poręba, Nowosądecka. Witam serdecznie. Kamil, przegrywacie dzisiaj z liderem, z Baspalem 6-1. Fajnie, bo honorowy gol, ale wytłumacz mi, dlaczego tych 6 bramek straconych? Kurczę, no dzisiaj po prostu zagraliśmy z bardzo dobrą drużyną, jak nie najlepszą w tej lidze. Dzisiaj po prostu nic nie funkcjonowało, nic kompletnie. Mieliśmy swoje sytuacje, co to nie usprawiedliwia nas wcale, no bo drużyna z Baspalu zagrała bardzo dobry mecz, inkasując nam 6 bramek i to 6-0 było praktycznie do 39 minuty. Fajnie, że udało się chociaż strzelić tą honorową, ale moim zdaniem tylko na tyle zasłużyliśmy dzisiaj, na tą honorową bramkę. Jesteście drużyną, która poprzez dziką kartę weszła do pierwszej ligi, ale bez wątpienia jesteście mocnym zespołem. Co zrobić w kolejnych kolejkach, żeby tą grę poprawić, wrócić na dobre tory? Trzeba po prostu wyeliminować te błędy, które dzisiaj się zdarzyły. Z chłopakami musimy porozmawiać w szatni. Po prostu powiedzieć sobie po męsku, że trzeba w następnym meczu chycić się za jaja, za przeproszeniem. No i grać swoje, to co graliśmy, bo naprawdę jesteśmy dobrą drużyną, która może jeszcze zaskoczyć w tej lidze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Patrząc na personalia, właśnie fajne osoby są w waszym zespole i te osoby, które tak naprawdę są przeszłością, grali u nas, widzę, grają w klubach tutaj klasy okręgowej A i B klasy. No właśnie, ciężko spoić takie osoby, czy tak naprawdę tutaj nie jest to problemem, żeby sobie poradzić z różnymi charakterami? Ciężko stwierdzić, no bo tak jak mówisz, tutaj wszyscy mamy pojęcie o piłce. Ja w sumie teraz dołączyłem do tego zespołu, także chłopaki już grali ze sobą na lidze Orlika i naprawdę osiągali dobre wyniki. Ja do nich dołączyłem teraz, tam jakieś do czynienia mieliśmy z piłką, na pewno gdzieś tam po Orlika graliśmy, no ale kwestia po prostu, mi się wydaje, że po prostu więcej zgrania i naprawdę będziemy drużyną, która naprawdę powinni się rywale bać, takie drużyny, bo mamy naprawdę dobrą ekipę teraz. Bez wątpienia zgadzam się z tobą, Nowosądecka jeszcze pokaże pazurkę w tym sezonie. Dziękuję za wyjazd. Dziękuję bardzo.